ostatnich 2 lat wdrożyliśmy nową technologię, która nazywa się MLPA. And I will not go into the details of the technological basis of the MLPA, but the key message is that if we are talking on the genetic level of Niemann-Pick type C, we have in the meanwhile always to combine sequencing on the one side and MLPA technology on the other side. I nie będę mówić na temat szczegółów technicznych tej nowej technologii, ale chciałbym zaznaczyć, że musimy opierać się na 2 metodach przy badaniu genów. Pierwsza metoda to jest metoda sekwencjonowania, a druga metoda to jest metoda MLPA. And I can tell you from about 20 patients from the last 15 years where from the clinical perspective it was clear that the patient is suffering from HPC, but we have been detected only 1 mutation, MLPA could clarify 17 cases. So the majority of the missing second mutation is based on a large deletion. Mogę podać taki przykład, że w przeciągu ostatnich 15 lat mieliśmy 20 pacjentów, u których wykryto tylko 1 mutację, a mieli wyraźny fenotyp choroby Niemann-Picka typu C. I właśnie dzięki technologii MLPA udało się w 17 przypadkach znaleźć 2 mutację w tym rejonie ubytku w genie. This slide I would just like to show you, since there is typically the rumor, and this is true for most of the countries, that genetic is extremely expensive, and therefore the majority of the Niemann-Pick type C patients, especially since MPC1 is a rather large gene, are not being diagnosed also based on the genetics, so just based on the Philippines study. W wielu krajach krąży taka plotka, która jest w dużej mierze prawdziwa, że badania genetyczne są bardzo kosztowne. Dlatego większość osób z chorobą Niemann-Picka typu C nie jest diagnozowana za pomocą badania genów, lecz za pomocą barwienia Filipinów. And my credo in the story is that in all cases where we believe that the patient is suffering from NPC, we should also do, maybe in the first line or on the second line, the genetic analysis, not only for the confirmation of the disease, but also for the genetic counseling of the family, which is also very, very important. Ale moją radą czy uwagą jest to, że pacjenci, którzy zostali zdiagnozowani na podstawie metody barwienia Filipinu, powinni mieć na drugim czy kolejnym etapie mieć przeprowadzone badanie genetyczne, genotypu, ponieważ nie tylko potwierdzi to chorobę Niemann-Picka typu C, ale także pozwoli prowadzić odpowiednią przedstawić konsultację rodzinom takich pacjentów. And this shows you just that we have done in the meanwhile the complete automatization of the genetic sequencing also, for example, for Niemann-Pick type C1, just based on a robotic system. We are starting with blood tubes labeled with a barcode, and all of the following steps, the amplification, the sequencing, the analysis, will be done within the robotic system. Potwierdzają pełną automatyzację badań genetycznych. Tam widzą Państwo probówki z krwią, które są oznaczone kodem kreskowym i także pełny sprzęt, to jest robiony, wszystkie badania są przeprowadzane robotycznie i jest sekwencjonowanie genów za pomocą tego sprzętu. To jest NPC1, to jest ten, który już wcześniej pokazał Państwu Mark.
And this is the already known SSD, which means the stereo sense in domain, which is called the functionality in lower voltage. To jest odcinek genu, który nazywa się SSD, odpowiada za funkcjonowanie genu. And all of these labels here, like for example C97S or S954L, describes mutations we have detected in patients. A te wszystkie oznaczenia, które Państwo widzą, na przykład C97S albo S94L, oznaczają wszystkie mutacje, które wykryliśmy u pacjenta. And it gives you a feeling that on the one side you have already to analyze the entire, the complete gene. I z jednej strony daje nam to takie poczucie, że możemy przeanalizować cały gen w ten sposób. Since still there's a high percentage of private mutations which have up to now not been described in the literature or not been seen in a second or third patient. Ale istnieje też pewna liczba mutacji prywatnych czy osobnych, która nie została wykryta w ramach zwykłych badań laboratoryjnych. But based on this fact that there is still a high percentage of private mutations, especially in these cases, we have to prove the clinical consequence or the medical significance of the mutations we are detecting in the patients. Ale ze względu na tę znaczącą liczbę prywatnych mutacji musimy wykazać, że one właśnie są istotne klinicznie i medycznie dla tych pacjentów. And you might imagine, especially in patients where we are looking for atypical symptoms or atypical phenotype, which is not yet still in our mind, that this could be also Niemann-Pick type C. It's the question when we are detecting a mutation, whether this mutation is really the basis for Niemann-Pick type C1, or whether this mutation is just a polymorphism without a significance, and therefore it is not Niemann-Pick type C1. Dlatego nie chodzi do końca o to, aby odkryć jeszcze kolejny fenotyp i stwierdzić, czy on jest charakterystyczny dla choroby Niemann-Picka typu C, ale żeby popatrzeć na te wszystkie mutacje i stwierdzić, czy właśnie ta mutacja odpowiada za tę chorobę. And this is especially one of the important duties we just have in a large clinical study, which we have started some 4 or 5 years ago, where we are systematically analyzing patients with psychiatric symptoms. Adult patients with psychiatric symptoms. I to właśnie było jedną z najistotniejszych rzeczy, którą stwierdziliśmy około 5-6 lat temu, przeprowadzając badanie diagnostyczne na osobach dorosłych, na pacjentach dorosłych. And this shows you a very, very brief summary of the results from this prospective screening trial, which we have started some years ago, where we ask colleagues, wherever they have the feeling in the department of psychiatry, that this patient might have not the classical and the characteristic psychiatric disease, but might suffer from something different, sending us the material. And we have done the sequencing of the NPC1 for the question whether the patient is suffering from Niemann-Pick, yes or no. And this shows you the results in the Niemann-Pick type C1 diagnosed patients from this trial. Ten slajd przedstawia wyniki uzyskane u pacjentów, których diagnozowaliśmy w ten sposób, że zwróciliśmy się do naszych kolegów, psychiatrów i poprosiliśmy ich, że w każdym przypadku, kiedy będą mieć wątpliwości, czy dany pacjent cierpi na chorobę charakterystyczną, typową, tylko psychiatryczną, kiedy mają takie wątpliwości, żeby przysłali nam materiał. My ten materiał badaliśmy i robiliśmy sekwencjonowanie genu i to są wyniki, które otrzymaliśmy. So we have two problems and we unfortunately we have combined the problems. On the one side